jak zakładamy ortezę Saebo Ridge. Najpierw musimy założyć ortezę Saebo Flex, czyli odchylamy sobie te taśmy najlepiej, wyszukujemy główkę kości łokciowej, później będziemy patrzeć, gdzie jest nadgarstek, a na końcu będziemy patrzeć, gdzie kończy się, gdzie jest miejsce, które kończy się przed stawami międzypaliczkowymi bliższymi. Nasuwamy szerszą częścią na przedramię, które jest nawrócone. Najlepiej trzymać kciuk na główce kości łokciowej, co pozwala nam mieć punkt odniesienia, żeby nie nasunąć na nią tej części plastikowej. Czyli ten brzeg powinien kończyć się przed główką kości łokciowej, tak jak tutaj ona jest wolna. W tym momencie, jeżeli mamy to w ten sposób już ustawione, zaciskamy rzepę. Raz. Tu sobie możemy skorygować troszkę przedramię. I dwa. Czyli mamy zapięte rzepy. Następnie musimy zapiąć i ustabilizować śródręcze. Ale sprawdzamy, czy to wygięcie jest w miejscu stawu nadgarstkowego. W tym momencie widzimy, że jest. Podciągamy sobie w tym momencie śródręcze do tego elementu plastikowego i widzimy, że kończy się przed. Można zawsze poprosić, Pani Jarku, spróbuję Pan przytrzymać tylko kciuk. Okay. W tym momencie, jak mamy to ustabilizowane, ważne, żeby nie było to ustawione w jakiś sposób na skos, czyli w miarę symetrycznie. Ustawiamy taśmę, podtrzymujemy sobie tym najlepiej palcem wskazującym lewej ręki, jeżeli zakładamy na prawą rękę od spodu. Przewlekamy tutaj i w tym momencie sobie naciągamy i ustabilizowujemy. Czyli mamy w tym momencie zapięte trzy taśmy. Ta część, tak jak mówiłem, musi się kończyć przed stawami międzypaliczkowymi bliższymi. Ten element jest wygięty w nadgarstku, a ten element plastikowy, który jest na przedramieniu, kończy się przed główką kości łokciowej. Następnie musimy założyć napastki, tak? Czyli w tym momencie, jeżeli tutaj jest takie napięcie jak u Pana Jarka, to musimy sobie podciągnąć. Staramy się nie prostować, zakładać na prostych palcach, tylko podciągnąć palec paliczkiem bliższym do tego elementu na śródręczu. W tym momencie ja sobie nakładam w zgięciu w tym stawie. Hop. Mogę wciskać, mogę odpinać te rzepy, jak jest możliwe, żeby to sobie w ten sposób włożyć, to lepiej to zrobić tak, nie trzeba wtedy odpinać rzepu. Musimy sobie tylko to wszystko w miarę porozkładać. W tym momencie dla palca czwartego i dla palca małego. Jak już mamy założone napastki, w tym momencie bardzo ważne jest to, żeby podciągnąć do tego elementu, do śródręcza, wyprostować palce i na końcu zapiąć tą którąś ze sprężyn, którą wybieramy, na tym elemencie na haczyku i obracamy go w ten sposób. Mamy zapiętą ortezę. Okay? Patrzymy, żeby tu się nie skręciło nam, żeby to było równomiernie rozłożone. Następnie warto jest sobie rozciągnąć troszkę tutaj, przesunąć tą taśmę, żeby uwolnić ten kłąb kciuka i nasuwamy na palec. Wskazujący tu, znaczy na kciuk. W tym momencie odpinam sobie rzep, zapinam i zapinam tutaj. Ważne, żeby ta część była tak ustawiona, żeby kciuk był ustawiony do opozycji, a nie do tylko odwiedzeniu. Czyli mamy założoną ortezę flex. Następnie bardzo ważne, żeby właściwie założyć sobie ten element dla ortezy reach. Warto sobie troszkę podciągnąć tutaj koszulkę. Zakładamy w ten sposób, żeby przy wyprostowanej ręce, w ten sposób, żeby ten element był około dwóch palców powyżej końca
wyrostka łuczowego i zapinamy. Raz, zapinamy. Dwa, nie mocno, żeby nie ucisnąć tętnicy ramiennej zbyt za bardzo, bo będzie silnie cienka. I mamy do zapięcia w tym momencie jeszcze dwa te elementy. Najlepiej jest, Panie Jarku, gdyby Pan wstał. Ok? Teraz ja spróbuję tylko skorygować, żeby było widać, co my robimy. I wkładamy element zewnętrzną gumę do zewnętrznego tego zaczepu. Naciągamy i wkładamy drugą gumę od strony przyśrodkowej i też sobie naciągamy. Naciągamy tak bardzo, jak chcemy, żeby korygowało nam ustawienie czy wyprost łokcia. W tym momencie, jeżeli bardziej będę korygował ten element, czyli zewnętrzny, będę bardziej prowokował do supinacji. Natomiast jeżeli będę naciągał bardziej ten, to będę prowokował do pronacji. No i tak naprawdę w tym momencie to jest założona orteza saeborii.